No, cześć wszystkim. Dzisiaj coś innego. Zupełnie coś innego. A czemu tak, zapytacie? A bo tak. Bo mogę. Jest, 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 gin, 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 gin. Ups! Nie, to nie jest War Thunder. World of Warplanes. Macie w tytule przecież. Grzmotnąłem! Jaki kurde! O, masakra! Dzięki za lajki w ogóle. Słuchajcie, odpaliłem to sobie, bo tak, nie? Bo mogę, to po pierwsze. Po drugie, bo warto pograć w inne gry czasami niż tylko Overwatch albo Hearthstone. No i zarazem zobaczę, czy wam się spodoba. No i jest jeszcze czwarty powód, niedługo jest rocznica polskiego Dywizjonu. Jak nie ma w tytule? No, ale jak podświetla ci się gra, to będzie. Dobra, powrót do hangaru. No ale przede wszystkim zbieram... O, i Kasper jest. Spoko. Zbieram, moi drodzy, na Spitfire'a po to, żeby 31 sierpnia siąść i zrobić stream z Spitfire'em, no w sumie tak dla 303. Dzięki za lajka. 7 osób ogląda, no to całkiem fajnie. Widzę, że może się to przyjmie. Tak czasami walnąć w nową gierkę. No, dobra, słuchajcie. Lecimy Bulldogiem. Z Bulldoga zbieramy na Bristola, z Bristola na większego Bristola, a po Bristolu oczywiście tylko i wyłącznie Spitfire. Spitfire nas interesuje. Anna, Marii, będziesz miała dzisiaj dużo roboty z tymi dwoma chłopakami, bo Kasper to może jeszcze będzie grzeczny, ale Tymek to znowu będzie rozrabiał. Kasper, witam. Witam. A wy nie mieliście sobie grać w jakieś gierki na tych tabletach? Tak, ogląda mnie 7 osób, z czego dwie znam osobiście, więc całkiem nieźle, licząc siebie, no to... No... No dobra. Szymox nie. Musimy mieć przewagę wysokości.
No, cwaniaczku, żeś obrót zrobił. Ja mam ogon. To nie dobrze, jak samolot płonie. Szkoda, że nie mogę się ugasić pod tymi wodospadami, nie? Łooo, shit! Skąd? Dobra, trudno. No spoko. Szkoda. Ale to będą szybkie bitewki, widzę. Ale miałem taką piękną bitewkę dzisiaj, ale to chyba szczęście debiutanta. Teraz jak jednego ustrzelam. Ale trzeba mieć jakąś taktykę do tego, nie? W sumie mogę coś z tego do Goldfisha dokupić. Dobra. Lecimy, bitewkę. A czekajcie, a... Ja jeszcze mi nie będzie stać na zamontowanie karabinów, a potem... Kurczę, znowu zimówka? Ale ja mam szczęście do zimówek. Najlepsza, jak na razie najszczęśliwsza dla mnie to jest ta... Z okrętami, sportem. No. Chociaż ostatnio, przed chwilą jak widzieliście, to dostałem po dupce chyba. No to nie był port. A może był port? Ale fajnie. Myślałem na starcie, że ta gierka jest taka... polatam, poszczelam. A to naprawdę można sobie chwilę pograć sensownie. No i w ogóle, jeżeli siedzicie dłużej i oglądacie, to pragnę wam przypomnieć także o tym, że możecie zagłosować ankietę, która gdzieś tam się przewija w tle, a jak nie, to jest na dole w opisie. A jeżeli nie zagłosowaliście sobie na tę ankietę, możecie sobie... Możecie sobie... Nie działa te ESR. Nie działają ESR-ki, bo nie ma ich w tytule. Jak nie ma ESR-ek w tytule, to nie ma. Widzisz, jest czwarta linijka w opisie. Muzyka ESR gramy tylko na szybkich grach i jak jest w tytule, powinien być dopis. Dokładnie, Anna. O to chodzi. Dziękuję. A, no tak, no bo wiesz, to są atrakcje... Atrakcje są takie, nie? Dla graczy. Dobra, zbombardujmy sobie tutaj coś. Jestem sklasyfikowany jako czwarty najlepszy gracz, bo z przodu jest AR-65 rozwinięta, a naprzeciw... Dalej jest najlepszy. No, to nie możemy. Muzyka mi trochę przeszkadza w sumie. Zaraz po bitwie ją wyłączymy. Samolot wroga zniszczony przez taranowanie. No tego to żeśmy jeszcze nie mieli.
Wale, minąłem się. Przegramy, ale... Ale chociaż coś porobię. No złap moc, jaki! No ale, zaskoczył mnie. Trudno, bywa, nie? Przegramy. Z tym, że miałem jednego zestrzelonego, 28 punktów zdobytych, więc... Więc czajcie. No i już bulldog jest gotowy, więc lecimy bulldogiem znowu. Zobaczmy, czy możemy go sobie coś tam... Kurde, 500, 400, nowy Whiskers. A mogę! Jest mi odzio. I... Ile kosztuje badania? Wymagane 395. Okej. Będzie Blistor, Blistor i Spitfire. Blistor to już taki... No, już taki, powiem... Konkretniejszy, nie? No, będziemy... Sprzedamy sobie wtedy Bulldoga. Będziemy latali na Goldfisha i na... No. No, 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 tak zrobimy. No, ale na razie lecimy bulldogiem. Rura. Nie wyzywajcie się, nie bądźcie dla siebie uprzejmi. Słuszmy dobrą społeczność graczy. Wyłączam muzykę. No, jest to całkowicie bez sensu w tym momencie. No, zobaczymy, niech sobie tylko dashboardzik siedzi przy najbocie, a ja będę miał święty spokój na razie z muzyką, ale za to będę miał was, co mnie bardzo cieszy. To hej, hej o pilotę. Cześć, dzięki, witam za hej, hejki, hejki. Tak, zawsze chciałem być pilotem. Żarty żartami, ale naprawdę. Może nie wierzycie, ale składałem papiery do szkoły w Orland w Dublinie. Ale miałem zęby zepsute. Dwa. Nie, tak naprawdę mama mnie nie puściła. Papiery złożyłem, ale... Będzie Overwatch o godzinie 20! Albo chwilę po 20! Zagadujecie mnie, miałem coś zmienić, wyłączyć, miałem piosenkę zmienić, wyłączyć. No, łobuzy jedne. Będzie Overwatch, spokojnie, zimowa bitwa. Coś byśmy zbombardowali, nie? Będzie Overwatch o 20! Gramy bez muzyki, będą lepsze FPS-y.
Zginiesz! To się władowałem. O, tu już mamy do czynienia z jednopłatowcem. Skupiłem się na nim. Chciałem chociaż jednego zestrzelić. Płonie. Uj, bingo! Tego dobijmy. No ty, gościu. Tamten był poprzednio mój. No to się dałem. Zapędziłem się na... Ale okej. Nie jest źle. Pam, dostałem Moonlighta. Komuś się nie podoba moje granie. Trudno. Znowu jeden zniszczony, znowu 15 punktów. Nie jest źle, tylko cholera jasna. Czemu przegrywam bitwę? Przecież to nie tylko ode mnie zależy, nie? A czemu nie gracie banków? Ludziki! Ja wiem, że ja wam z wami tylko gadam wtedy jak ten. Nie mam żadnego zadania, bo chciałem sobie porobić zadania na jakieś, na przykład, tutaj widzę jakieś razy 3. O co chodzi z tymi razy 3? Ja tej gierki jeszcze nie znam! Zamień doświadczenia, o co chodzi? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja się nie znam, ale nie, coś musi być z tym niemieckim. A sobie zagrajmy tym niemieckim, bo jeszcze chyba nim nie grałem, więc... A, może grałem... robicie banka? Okej, Anna Marii planuje bank. Za ile żeś napadasz, Anka? Anka za 100. Ale cieszy mnie to, że siedzi wiernych 8 widzów, nawet 9, bo teraz skoczyło do 9. No więc jeżeli wam się to podoba, takie dzisiejsze, to dajcie znać, z wielką chęcią posłucham. Na pewno będzie to jakiś znacznik dla mnie, że może jakieś nowe gierki robić czasami, coś jakiegoś eksperymentalnego, czyli może World of Warplanes, może World of Thunder, może WOTA, może tradycyjnego WOTA chcielibyście zobaczyć, czemu nie, to też jest gierka przecież, tak, może jakieś inne pierdoły, macie propozycje, zawsze możecie pisać, sądzę, że zostanie to uwzględnione na pewno przeze mnie. O ile nie pojawią się propozycje w stylu graj w Minecrafta po raz 50. A Overwatch? Overwatch i tak będzie. Nie mówimy o standardach i obowiązkowych pozycjach tego kanału. A co do kanału? Macie ankietę, pamiętajcie. Powinniście zagłosować w tę ankietę, która gdzieś tu się pojawia, jak nie jest w opisie. Bo chcę wiedzieć, czy chcecie, żebym był na YouTubie, czy żebym z live'ami przeszedł na Twitcha. To jest bardzo ważne i w sumie cenię sobie wasze zdanie. Dlatego, że to wy widzowie będziecie tworzyli... Dobra, gramy szkopem. Tak, to jest moja ulubiona chyba mapa.
No. No, no, no. Spoko. Cel trafiony. Silnik się przegrzał. Doładowanie nie działa. Jeha! Jesteś pod ostrzałem, pilot. Cel trafiony. Tracisz kontrolę nad maszyną. Zwiększ prędkość. Silnik się przegrzał. Wyparskam się. No to ja mu na ogonie po prostu siedzę. Co najlepsze to jest. To jest wyższej kategorii, na pewno rosyjski. Mam cię! Silnik się przegrzał. Doładowanie nie działa. Drugi wróg zniszczony. Tu jest dwóch, tak? Silnik się przegrzał. Doładowanie nie działa. No z tej odległości to nie ma sensu. Poczekajmy chwilę. Ten typ 99-91, to ja nie wiem co on robi. Fajnie by było mieć trzeciego. Silnik się przegrzał. Doładowanie nie działa. Bingo! Jest trzy.
Silnik się przegrzał. Silnik się przegrzał. Doładowanie nie działa. 3 na 3. Cel trafiony. Tracisz kontrolę nad maszyną. Zwiększ prędkość. Silnik się przegrzał. Doładowanie nie działa. To będzie interesujący pojedynek. Bo ten typ 91 ewidentnie się na mnie czaił. Nara! No to ktoś tu ma chyba osiągnięcie. Podnieś go, podnieś go! Kurde. No, tylko ja dostaję. Cholera. Ale siata mnie! Fuck. No bez kitu, no wygrywałem to. Chciałem ich pojedynczo wykończyć. Jakaś nagroda, plus 25 kasy, spoko. Kurde, skuteczność bojowa. Załatwiłem 4. I to tym pierwszym typem samoloty, to już po prostu naprawdę... najlepszy z przegranej drużyny. Kurde, szkoda. No, ale należy się temu Niemcowi pochwała. Przydałoby się mu coś dokupić, bo kto wie, może będziemy nim grali, tak? Który gościu cię wkurza? Anka, powiedz, który gościu cię wkurza? No i tyle, na razie wystarczył tego Niemca. Przejdźmy do tego, do Bulldoga. Bo z tego co widzę, to u Bulldoga mamy zrobione wszystko. Tak mnie trochę zadziwia to, bo w World of Tanks jest tego w cholerę, nie? Oczywiście, że kupujemy Bristola. Tylko czekajcie, który? A, no to ja mogę tylko tego Bristola kupić, więc ja oczywiście kupuję Bristola, Bulldog. Mam jeszcze jedno miejsce na samolot, więc nie wiem, czy ja skończę dzisiaj tą... Bulldog, moduły, Bristol 133. Wymagane 142 jakieś gwiazdki, a cena zakupu 36. Koszt badań 3950. Aha, tych gwiazdek, rozumiem. Ja, panie Maju, ja już rozumiem, o co chodzi. Samoloty? Ale czemu nie ten? War Thunder? Nie wiem, ja odpaliłem sobie tą grę. Może przetestuję i War Thunder. Wiecie, ja jestem debiutantem w tym temacie. Więc DreamXX2.pl dla mnie to jest, wiesz, nowości. Dlatego, że wiem, że jestem... Brzmi to dziwnie, nie? Obie gry powstały 3 i 4 lata temu. Więc... co tu się klika? Aha, uwaga na sektor H8. No masz, już. Okej. Okay. Rozumiem, dźwięk czatu jest włączony. I poza tym macie możliwość dawania mi ludzików. Już je włączam, żeby był podgląd na to, co mi piszecie szybciej niż SMS w niektórych sieciach. Tak. No, więc macie możliwość. A poza tym, no tak jak wam mówię... A, w ogóle to włączę muzykę zaraz w tej grze. Bo tutaj może zalecieć, nie? A tak wyłączyłem tutaj nam naszą
Ale Dream, tak jak ci mówiłem, bawimy się dzisiaj w to. Może następnym razem, czemu nie World of Thunder? Muszę chwilkę pograć, obczaić gierkę. Ale zepsułem to, bo osiągnąłem ładną pozycję. Trafiono sojusznika. O kurde, sorry. Pięknie. Silnik się przegrzał. Doładowanie nie działa. Jesteś pod ostrzałem, pilot. Cel trafiony. Jeha! No, wreszcie porządna bitwa tym samolotem, którym chciałem. Dobra. Silnik się przegrzał. Doładowanie nie działa. O, dziękuję za lubcika. A, no to widzisz, no to wiesz, zawsze mogę spróbować w następnym tygodniu granie w World of Thunder. No, w następnym tygodniu, jutro, pojutrze. Wiesz, dla mnie jest to temat całkowicie otwarty. Zablokowałaś. No żartujecie. On ma taki samolot i on za przeproszeniem młodszego brata puścił do komputera, obstawiam.
O Jezu! O dobra, dobrze, chociaż wygraliśmy. Ja bym był ostatni albo przedostatni, to by była katastrofa. Lajciki dla was. Nie no, spoko. Remix. Słuchaj, ja jestem otwarty na propozycję. Mówiłem to już chyba drugi raz. I tak samo. Stary, w następnym odcinku sprawdzimy sobie tego. War Thundera. Te hej. Rozrabiacie coś dzisiaj za bardzo. Stop spamming symbol, nie? Więc szczęście. No ale wielkie dzięki. No kurde, no i udało się, no i ładnie zagrałem, 370, no i wreszcie ten samolot, ten bulldog coś pokazał. Waga ciężka, skupienie do nas, do kurde, no, jestem zadowolony. Proszę, jest, ile nam brakuje jeszcze? Moduły, Bristol, ile? Badania, tak jest, badamy go sobie. Status elitarnego otrzymuje samolot mający zbadane wszystkie dostępne moduły i gałęzie, a bulldog technologii. Doświadczenie zdobyte przez elitarne można zamienić na wolne doświadczenie. Nie wiem o co chodzi, nie wiem jak to się wymienia. Ja na razie gram, ja na razie latam. Oczywiście. I mamy bulldoga. I mamy pierwszy. Nie, na razie bez modułów. Jest dobrze. Mamy Bristola, przepraszam. Mamy jeszcze jakieś miejsca w magazynie. To chyba tyle tych miejsc w magazynie. Jedno, ale to dobrze. Dobra. Więc możemy sobie spokojnie. Na razie dzisiaj niestety DreamXL2 musisz męczyć się z World of Warplanes. A ja wykorzystam okazję i sprawdzimy sobie tego Bristola w akcji, nie? Pewnie i tak będzie to dupstwo. Ale to był chyba pierwszy samolot w linii... nie ma tutaj tej opcji historycznej, nie? Żeby sobie zobaczyć to. Nie ma chyba, żeby zobaczyć specyfikę. No, ale mniejsza o to. A jak jest rozwinięty pilot Bulldoga? Na 50, a tego? O, na 50, na 100% pilot Goldfisha. No fajnie, fajnie, nie będziemy tego Goldfisha kasować. Jedziemy tym. No, więc jeżeli macie jakieś podpowiedzi, żeby szybko zdobyć Spitfire'a, to słucham z wielką chęcią, czajcie. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Ach. No i tak jak mówiłem, dla mnie 31 sierpnia to jest dzień, gdzie będziecie mieli na pewno wydane jakąś samolotówkę. Może World of Thunder, może i World of Planes. Tylko i wyłącznie dlatego, tak jak powiedziałem, przepraszam, że zniknąłem na chwilę z kamery. Tylko i wyłącznie dlatego, że przypada pierwsza rocznica, nie wiem która, teraz może sprawdzę, lotu bojowego. Lotu bojowego, moi drodzy. Polaków. W Dywizjonie 303. I tak stwierdziłem, a czemu nie? Patriotyczna rocznica, zawsze lubiłem Dywizjon 303, zawsze lubiłem tą książkę, zawsze lubiłem czy film związany z bitwą o Anglię, więc why not? Zagrajmy! O Boziu, jak fajnie jest mieć... samolot schowanym pod woziem. Jak się czuje tu kopa! Ja lekko go nacisnął, a on już jest na 600 metrów. Na 700? Bristole walczyły wróg! Nie czuj mi się tak. Tam idzie cwaniak. Bierzemy się od tego z tyłu.
Nie lata się nim za dobrze, powiem wam taki. No i będzie po mnie. Ło, jeszcze się rozbija. No, kapitalnie źle. Nie wiem, jakoś tak bardzo sztywny i oporny jest. Ale no trzeba będzie go sprawdzić, no bo... To jest droga do Spitfire'a. Trudno. Lecimy do hangaru z powrotem. Będziemy mogli sobie zbierać kasę na inne bitwy. Na razie 17.42 na liczniku i możemy sobie teraz tak, mamy tego w bitwie. Raczej będzie przegrana. Nic nie zrobiłem. To lecimy bulldogiem. Potem mamy Goldfisha, więc możemy sobie grać poziomami. Tak jak mówię, nie interesują mnie za bardzo inne linie. Chociaż warto by było mieć, bo tam zawsze jakieś zadania są do spełnienia, więcej złota, więc mi to ułatwi. No i teraz podstawowe pytanie, czy tego bitnego Goldfisha sprzedają? No Goldfisha to nie. No zobaczmy. Na razie jest ok. Mój bulldog... jest lepszy od jego bulldoga. No i dobra, i teraz odwracamy. Mamy wysokość 1300. Poobserwujmy sobie. Lecimy od nasłonecznej. Podobno jest. I walka toczy się na sporej wysokości cała. Wow, fuck! Samolot wroga zniszczony przez taranowanie. Skrzydło uszkodzone, spadła zwrotność. Cel trafiony.
Dobra, jeden trafiony chociaż. Pam 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 pam. Dodatkowe punkty za spadochron powinny być. Spoko, 1.25. Wygraliśmy raczej. A to dobra, Brista. Ten Bulldog dalej się dobrze spisuje. Idziemy na tego Bristola pierwszego. Kurde, jeszcze dwa Bristole przede mną. Wygrał? No i trzeba by było wszystko rozbudowywać. 4000 za karabin. No i badania na ten silnik od razu sobie mogę zamontować. O, super! Już dwie rzeczy rozbudowane i możemy takim zagrać. Jeszcze tylko flagę Polski sobie doczepić i jest. Bez flagi Polski nie ma latania. Dziwi mnie to, 9 osób ogląda, ale to dobrze, bo po prostu was kocham. Naprawdę jesteście zarąbiści, super widzowie, wielkie dzięki. No i przede wszystkim, kurde. Naprawdę. No jestem niby mniej zwrotny od niego. On wygląda bardzo podobnie od tego jednego z lepszych myśliwców amerykańskich. Na lotniskowcach. Nie wiem, jak tutaj w ogóle się sprawdza. Gdzie jest słońce? I zobaczcie. A nie, no dobra. Robimy to samo, bo ostatnio taktyka wypaliła, chociaż jednego żeśmy zestrzelili. No gin, gościu! Wow, 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 dzięki! Patałachu! Po prostu fuck. Nie, no żartuję sobie oczywiście, nie przeżywam tego aż tak bardzo.
Nawet żeśmy wygrywali. Gdyby nie ten patałach, co mi się wtrącił. Ładnie się ustawiłem. Leciałem za nim. Przeleciałem przez obronę przeciwlotniczą. Tak sobie analizuję oczywiście strategicznie tą grę. Jakby to było, wiecie, wielka, wielka ważna mapa do punktów rankingowych. No ale szkoda mi, bo znowu będę musiał czekać teraz. O, dzięki za lufcika. Przy poprzedniego też się przeczytałem. Mój błąd. Wielkie dzięki. Leci lufcik od Anny Amari i Tepski. O, akurat reklama Smite'a. Spoko. No, właśnie. Nowy Smite podobno wszedł jakiś, tak? No, więc... no dobra, to lecimy, moi drodzy. Słuchajcie. Chodzi o to, żeby grać sobie dalej. On jest w bitwie. Ciekawie, ta bitwa potrwa. To lećmy tym bulldogiem. Tu do bulldoga coś mogę kupić? A, to jakieś burząco, zapalające. Nie, szkoda mi teraz kasy, bo muszę tu narobić. A muszę teraz walczyć po kolei wszystkim jak najwięcej, dlatego że liczy się kasa, bo rozbudowywanie tego samolotu Bristola na następny poziom to jest walka, 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 walka. Jeszcze raz, walka, 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 walka. Jeżeli chce się mieć Spitfire'a, to tak musi być. O, wow! Jakim cudem tego HS-13 jest, a bo to jest drugi, a ten jego bulldog... Ale tego bulldoga jestem... lepszy. Dobra. Podoba mi się to, naprawdę jest przepiękna grafika, przepięknie się to ogląda na zasadzie takiej, wiecie, nawet... No, właśnie, do przegrzania. Ja tam mam na ogonie jednego, ja widzę. Kurde, no bo mi wleciał, co ja poradzę? Mam na ogonie dwóch! Nie! Wuhu! Przy okazji. Powiedziałem, już mnie załatwił. Też jakieś punkty zawędę. Jeden zniszczony, 16 punktów urwanych. Nie jest źle. Znudziło wam się, wiem. Było nas dużo, zostało nas mało. Ten amerykański jest śmieszny. Jeżeli by były francuskie, to bym jeszcze polatał francuskimi. Nie dlatego, że...
i dlatego, że po prostu mam coś do tego. Ale tak, niemieckimi nie chcę za bardzo latać, bo nie będzie mi odpowiadało do historii. Tam mogę sobie czasami coś tam zagrać, żeby tylko doświadczenie zdobyć. A japońskie to już w ogóle nie mają związku z Polakami. Amerykańskie to tak średniowo. Coś tam Polacy latali na dostarczonych amerykańskich samolotach w Wielkiej Brytanii i w Rosji, bo przecież Amerykanie wysłali ruskim też swoje samoloty, dostawali w pierdol od Niemców. No i tak samo też z... No i tak samo z rosyjskimi. Polacy latali przecież na rosyjskich potem, jak po 1942 roku już tam rosyjska armia ludowa polska powstała, nie? Polska armia ludowa w Rosji, o tak, nie? Dobra, czy tam Bristol? Nie, 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 robimy pieniądze i punkty do Bristola robimy. No. Tak też, o, i zerknę, czy przypadkiem żeście może, moi drodzy, zagłosowali na ankietę, która jest bardzo ważna, ona jest w piątej, w szóstej linijce pod znakiem zapytania. Oczywiście odpowiedzi 7. Żaden głos nie na Twitch. Okej, dziękuję. Ale zostawię tę ankietę jeszcze do końca następnego tygodnia, dlatego że bardzo jest dla mnie ważna. Więc rozumiecie. Ja wiem, że większość widzów jest tutaj z YouTube'a, ale może w pewnym momencie przyjdą tacy, co też oglądają na Twitchu, więc rozumiecie. Rozpocznijmy tę bitwę. I teraz będzie pogrom. Mój pan pilot. A, on zestrzelony. Dobra. Silnik się przegrzał. Doładowanie nie działa. Jesteś pod ostrzałem, pilot. Cel trafiony. Silnik się przegrzał. Mamie, cholera jasna. Samolot płonie. Widzę, że płonie, kurde. No jak się przystał do mnie, no! I to dwóch! No ty dzido, ty!
jak na razie 3 bitwy dobre i jedna kiepsy. 3 bitwy zagrane, jedna dobra, to tak średniawo wychodzi na starcie. No ale nie mogę się przyzwyczaić do tego Bristola pod tym względem, że jest taki, kurde, mało zwrotny. W przypadku Bulldoga, grzywna za uszkodzenie 17. Ale on nie ma chyba podwyższanych bomb, nie? Nie, tu sobie nic nie czepiamy. Tu do niego, tak. To by można było. No. No dobra. To zagrajmy sobie Bulldogiem. Chyba, że zaraz wróci. Nie. Brakuje mi tutaj bardzo rozszerzonych nacji. Przede wszystkim zapominają tutaj producenci gry, że warto by było nawet dla samego fanu posiadać nacje takie, jak były w II wojnie światowej. I to samo zapominają producenci WOTA. Gdyby powstała linia polska nawet dla lekkich czołgów, czy dla samolotów, sądzę, że mogłyby powstać lepsze linie, dlatego że chyba tutaj można by było z łosia zrobić myśliwca ciężkiego. Chociaż nie, to był lekki bombowiec. Ale plany naszego łosia, kiedy dostali Anglicy w 1940 roku, kiedy w ogóle dostali je, nie? I te łosie wszystkie przecież trafiły do uszkodzone do Niemców, bo przecież wszystkie zniszczyli. Okazało się, że łoś jest tak na tyle genialnym samolotem, że no tylko i wyłącznie chyba Honor i Duma nie pozwoliły im ich produkować. Dodatkowo były produkowane na podzespołach holenderskich, więc trzeba było naprawdę się łamajsterkować. A że mieliśmy swoje własne, no to jasne, nie? Dodatkowo przypominam wam też takie samoloty z linii polskiej, przecież jak chyba Sokół. Dobrze mówię? Czekaj. Albo Żbik. Coś u nas takiego latało, takiego. Kurde, zaraz sobie przypomnę. No, no, oczywiście PZL 10, PZL 11 i PZL 11C. To są standardowe górnopłaty. No i do tego chyba Rybitwa albo coś w tej kategorii. Tu chodzi mi o samolot walki lądowo-powietrzno-morskiej, tak? Podoba mi się, tak gra ma swoją, to jest 5 minut walki czasami, albo 3 minuty walki, a to drugie krajobrazy robią swoje, po prostu człowiek aż z wielką chęcią ogląda to. Dwóch. Co ty myślałeś, że ja się będę z tobą patyczkową? Silnik się przegrzał. Doładowanie nie działa. Co on robi? A, bomby miał.
coś mu siadło. O, już mam drugiego na sobie. Dobra, tego bierzemy się za tego. Wiedziałem, wiedziałem, że się nadzieje. Silnik się przegrzał. Doładowanie nie działa. Pożar ugaszony. Mamie. Łak mi ładnie skrzydło urwał. Ale dobra, jednego urwałem. Czterech na pięciu. Może dadzą radę? Ale wątpię. Trzech na sześciu, nie? No dzięki wielkie, Turek. Stary, o 20 gramy w overka. Najwyżej zrobię sobie 15 minut przerwy, będzie to 20:30, ale na pewno po 20 możesz czekać, więc jestem. Wielkie dzięki za takie słowa, naprawdę, to buduje serducho. Ja jestem normalnym facetem, ja nie walę na gwiazdy. No trudno. Lecimy do tego Bristola, Boże, no! Przegraliśmy tu. Ale kurde, no tak, tego jednego urąbałem. Myślałem, że ucieknę tamtemu, tak wiecie, manewrami na eskę, nie? Jeden w lewy, jeden w prawy i... No właśnie, nie miałem takiego dużego profilu sprzętu. Porażka Bulldog, na prawy 620, super! Porażka Bristol. Dobra. No fajnie jest, no jest taki... To już jest samolot konkretny, nie? Ale... No właśnie, no... Czegoś mu, kurde, brakuje. Dobre prowadzenie. Ja to bym tak średnio powiedział, że on ma dobre prowadzenie. Zobaczmy, czy można mu coś dokupić. Ale chyba wątpię. 116? Czekajcie. 305... O. No to można sobie takiego Bristolka 146 kupić. Ale on wygląda już epicko. Naprawdę, ten samolot już jest naprawdę... Dobra, gramy do przodu tam. Spoko, też jestem kończył. Oj, tam miał być wykrzyknik. Sorry. Misklik. A, właśnie muzykę miałem włączyć. A, pójść kolejkę, włączy mi od nowa. Muzykę włączę tutaj w grze, bo jak nie gramy muzyki, tutaj, to niech ktoś brzdąka, nie? W tle. A ta muzyka... No, to będzie opuszczało kolejkę 2 minuty. A, nie ma tutaj imienia. No, rzeczywiście, ale możesz sobie stronę chyba wpisać. Jestem w plecy z AR-80. Żebym dłużej pograł w tą gierkę, obstawiałbym, że stuprocentowo, ale stuprocentowo grałbym Messerschmittem. Bo ja wiem, jaki to jest samolot. Jakie on ma obrażenia z kalibr. Wyobrażacie sobie, że w późniejszych modelach Messerschmittów. Może być. Wyobraźcie sobie, że z tego, co ja pamiętam z historii w ogóle tam lotnictwa i historii ten, to w Messerschmittach montowano potem działa kaliber 18 czy 9, to były te... Czy 20 były? Był Messerschmitt, który miał kaliber działa 20 chyba.
No, lecimy nie na front. Gdzie ta kadzik Kajen? Nawrót zrobi. Wlazłem pomiędzy świnie. Co inna? Kurde. Ale mnie tam tłucze z tyłu jakiś. Masakra. Nie idzie mi tym Bristolem całkowicie. Ja tu będę grał oszczędnie tym Bristolem. Bo tu już widzę na trzecich rangach to grają gracze, pewnie którzy tam o... To dowiedziałem się właśnie, że ja tu jestem gracz... Ja tu jestem... No, no właśnie, no widzisz. Miło. Elitarny. No i Bulldog zdobył rangę elitarny, tak? No to miło mi, że... Elitarny. Wszystko kosztuje kasę, a ja tą kasę chcę zainwestować w następny poziom, więc... O, cześć rodzeń, cześć, cześć, bo zauważyłem cię na góry, u górze tego, skupiony na grze, na lataniu, zapomniałem o tobie. No, a ogólnie jest taka szansa, że niedługo, jeżeli sobie wszystko podobrze pokonfiguruję, to w listopadzie zamiast... właśnie latających samolotów z II wojny światowej tam na granicy wojny wietnamskiej. Zobaczycie latające Starfightery, innego typu TIE Fightery, bo będę raczej łupał w Star Wars Battlefront 2. Nie tylko oczywiście w eskadrę, chociaż to jeden z ulubionych trybów, o ile go dostosuję na starcie, bo to jednak wymaga pracy. A wyniki na eskadrze, nie powiem, potrafiłem osiągać zwykłymi, bo chłopaki zawsze potrafili urwać gdzieś tego heroesowego bohatera, a ja zwykłymi zawsze osiągałem też dobre wyniki, więc... Jak na razie ta zimowa mapa jest dla mnie jak najbardziej pechowa. Obserwujmy sobie.
wylot. Co za gość? Spadła sprawność. Samolot został zniszczony. Epicka katastrofa. Aż obejrzę. O nie! Wybuchnie! Gówno, nie wybuch. Dobra, trudno. Powrót do hangaru. Jedziemy oszczędnie i ostrożnie panem kolego, tym Bristolem. Trzeci tier. Moduły. 355. Dużo. Lepsze działka mogłyby być lepsze stanowczo. Tam wyposażenie, sądzę, że tutaj nawet bomby dałoby się doczepić. Broń w skrzydle. Brak uzbrojenia. A co? Za boty brak uzbrojenia. Dobra. Lecimy, bawiłem się tylko przełącznikami. Dobra. Miałem włączyć dźwięk. Opuść kolejkę. Dziękuję. No. Miałem włączyć dźwięk, bo wiecie, tak nuda. Poziom głośności, samolot, efekty, rodzaj dźwięku, muzyka. Jak chcę coś tam brzdąka, nie? Tam, bo... Poziom głośności lekko zwiększmy. No może nawet na... A to będzie nam waliło nieźle po uszach. To nie, tą muzykę walniemy na 3. O. Coś tam zawsze będzie przydumkało. Jedziemy. No kurde, no musi się udać zdobyć dzisiaj Bristola w następnej kategorii, a potem zdobyć Spitfire'a. No mam jeszcze 1,5 godziny. Więc trzymajcie kciuki. Potrzeba nam ze 2 takich bitew na 3 zestrzelenia. Najlepiej trafić chyba na bitwy, gdzie Bristol 133 będzie najlepszym. Ale nie wiem, czy tak się zdarzy. I gdzie ta muzyka? O, jest. Rzeczywiście. Coś tam brzdąka. Co ja biedny tutaj mogę zrobić? Jestem najlepszy. Tego chciałem? Przeciwny Bristol jest lepszy. Ma lepsze siły ognia, czyli ma lepsze karabiny, ma lepszą prędkość. Dobra. Słuchajcie, polujemy na słabe uszy. Na starcie wzbijamy się pionem do góry i zobaczymy, co się wydarzy. Inaczej tego nie widzę. Musimy nadrobić wytrzymałością, czyli możemy wdać się w 2-3 walki, ale na pewno nie możemy nadrobić tego swoją walką z lepszymi samolotami. Bo nawet tier 2 dokopia nam mocno. Ty jesteś mój.
spoko, ale wyprzedziłem go. No super! Zabolały mnie te drzewa. Silnik się przegrzał. Doładowanie nie działa. O, nie wiesz, sam se zasłużyłem na ten los. Dobra, ale to już była w miarę taktyczne rozegranie. Poczekajmy. Dobra, nie ma co ten. No tak najbardziej zależy na tym Bristolu, nie? To może być wygrana bitwa, to już widziałem duży, duży potencjał w tej bitewce. Już dla samych sojuszników. Bulldog wygrał! Super! Może postarajmy się, kurde, nie zginąć. Jak na razie w każdej bitwie to my dostajemy łupnia. Ale Bulldoga mi dołącza szybko do bitwy. Spoko. Spoko, spoko. Damy radę? Damy radę. Pa, 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 pam, pa, 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 pam. 5 osób nas ogląda, wielkie dzięki, 14 łapek w górę, czyli jednak widzę, tak się ten pilotaż spodobał. Fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie jak w kombajnie. Tu wrzucasz, tam wypada. Joke taki. Suchar. O, to będzie... Dobra. Lubię tą mapę, powinno się udać.
Rozwalą mnie. O, dzięki stary. Tam jeden mnie upał jeszcze. Do dwóch mnie upało. Niestety. Będzie w plecy. Tam Bristol wrócił. Ciekawe, czy wygrana była. Porażka. Fucken. Jeszcze grzywna. No bez kitu, no po prostu. Cuda nie widzi się robi. Lata się Bristolem. Długo czeka, nie? Sporo graczy jest w grze, a uważam, że i tak długo czeka. Pewnie te tiery 5, 4, 6 to są po prostu przewalone, bo tam będzie najwięcej, największa ilość graczy, bo ktoś jak ma. O kurde. No z tym Bristolem nie mam szans. Drugi najlepszy jestem. No. To na maksa Bristol rozwinięty. Ma lepszą zwrotność. Ten też ma lepszą zwrotność. No gdzie on jest, kurde, no bez przesady. No jakim cudem, jakim kurwa cudem oni się na moim ogonie znaleźli. No bo nie mam prędkości, no kurde! Teraz jestem zły. Tyle, że może to będzie wygrane. Ale zero, zero jakichkolwiek punktów. I to jest najbardziej złe. Bulldog wygrał, tyle dobrego. No zobaczymy. Czy gra tym Bristolkiem spowoduje, że będzie lepiej? No zobaczymy, zaraz będzie już prawie półtorej godziny grania. Już dwie jest, nie? Jak na razie mamy tego Bristola i rewelacji nie mam.
Jeszcze trzeba by było kupić następnego Bristola, ale tamten o, następny wygląda o wiele lepiej. Chociaż tu wygląd czasami się nie liczy. W przypadku tych samolotów z II wojny światowej to... Tak jak mamy wygląd Wildcata albo samego na przykład Hurricane'a, który też nie był za bardzo porywczy, no to wiecie. No to jest Spitfire, super wyglądamy. Surfsmith ma swój bojowy za pazur. O, boż. To będzie bitwa ciężka. Nawet jedynkę tu wylosowało. Czwarty od końca. Ja, a on? Nie, on przeżył. Kurr. Nie powiem nieładnie, bo oczywiście... Fantastycznie po prostu, fantastycznie. Dobra, niech wyszukuję bitawkę dla Bristola. Jaka grzywna duża. Górnie nic nie zarobiłem Bristolem. Tragiczny jest ten pilot. Naprawdę tragiczny. Na szczęście chodzi mi tu tylko i wyłącznie o to. Okej, mamy najlepszy silnik. Mamy nowy, lepszy silnik. Może to co nieco nam da. Dobra, ja na chwilkę... niech się szuka, bo to będzie się szukało chwilę. Ja sobie tylko zrobię coś do picia, bym się skończyło. Zaraz będę.
zaraz cię włączę. Dobra, jestem. Dzieciaki przyszły. To nie mój frag, ale na pewno pomogłem. Jest lepiej. To gdzie? Silnik się przegrzał. Doładowanie nie działa. Samolot płonie. Samolot płonie. Silnik uszkodzony. Dobra, idą. Ale jest jeden. Nie, nie zaliczona. Asysta będzie zaliczona. No dobra. Szybko mnie załatwili, ale wygrywamy. Tam chyba dwóch padło przy okazji, nie? No to dobra. Najważniejsze, żeby nie mieć tego przyjacielskiego ognia, nie? I na zmianę będziemy dzisiaj łupali jednym i drugim. O, dostaliśmy drugiego unlajka. O i co za łobuz nam go dał. Czy ten łobuz nie wie, że dawanie unlajka powoduje dalej zwiększenie popularności i wyświetlania się tego streama? Pilot Goldfisha osiąga 52 już doświadczenia, więc nie jest tak źle. Przepraszam, Bulldoga, bo Goldfisha ma 100%. No i gdzie ta muzyka taka piękna, co miała być? Paweł Koper, jedyny, bawi się na czacie. Weź sobie, zaraz ci tam ten hasło wpiszę. Wziąłeś sobie ten, ładowarkę? I myszkę? I wszystko? No, bulldogiem. Elitarny dostał status. No nie, no mam tego. Jak on tam? Bristola. Bristol następny, a potem Spitfire. Może dzisiaj zakończymy na Spitfire'ze. Spitfire konkretnie. Plujący ogniem. Gdzie są Hurricane? Matko Bosko, to jest podstawowe pytanie w tej grze. Gdzie są Hurricane? Polacy latali na Hurricane'ach. Możecie mnie naprawdę... Ten, polatali na Spitfire'ach, ale to Division chyba 305 i 302. Ale 303, najsłynniejszy polski dywizjon, latał na Hurricane'ach. Robił takie wyniki, że... Dajcie im lepsze samoloty, a będziecie wiedzieli, co to oznacza. Po bitwie, dobra? A co? Lecimy na Wabika.
Ale się nadział. Kurde, trafiono sojusznika, dobra. Bo mi się nadział ten Bristol drugi. Ale bo ten szkop, sorry. O, ładnie go tam wymęczył. To jest ładna bitwa. Mówiłem wam, o dziwo, Bristolem idzie mi rewelacyjnie. Oj, sorry. Bulldogiem idzie mi rewelacyjnie. Bristol to jest jakaś taka kupa. No kurde, znowu sojusznika? No nie mówcie mi, że on zestrzelił mojego. Tak! Skąd tu się wzięło ich dwóch? Leżę. Dobra, zaraz wracam. Dobrze się bawisz tutaj grając, ale spoko. No to przejdźmy do tego, do grania dalej, moi drodzy. Czy ten Bristol w ogóle coś osiągnie? Dobra, Bristol wygrał. Naprawy zjadły dużo, ale przydałoby się zacząć grać tym Bristol. Znaczy, inaczej. Przydałoby się pozbyć tego Bristola jak najszybciej. To jest podstawowy punkt. Dlatego, że denerwuje mnie. Nie pasuje mi. Jest tam samolotem typu... gdzieś mu ta celność ucieka. Dobrze, ja sobie celownik ustawię na czerwono. Ale zaraz zobaczymy. Gdzieś mu ta celność ucieka. Przede wszystkim. No i przede wszystkim to, że gdzieś ten... gdzieś ta zwrotność spada. On robi ładne dwa wymyki. Jeden lewy, prawy, nie? Ale w pewnym momencie jest problem. Będąc nawet najlepszy, jestem najgorszy. Od Bristola 133. O! Z tym Bristolem mam szansę. Z amerykańską FS4, no właśnie, on jest, ma zarąbistą zwrotność. Nawet przegrywam z niemieckim. Właśnie te brytyjskie samoloty były takie, że muszą wcześniej się dobrze ustawić. No bo tutaj, ale tutaj z Japończykiem. Punkty wytrzymałości 500. No to jest lekki bombowiec. Spoko, Paweł. Spoko, spoko. 15 lajków na World of Warplanes. Jesteście niesamowici, widzowie, wiecie? Naprawdę. Zróbmy tak, jak zrobiłem ostatnio. Polećmy sobie szczytem do góry na lewą stronę i od tamtej strony obserwujmy, co się wydarzy.
I teraz wchodzimy sobie silnik. Lecimy sobie na tej wysokości. A na ogonie mam innego. Leżę w drzewach. No. A dzięki, dzięki. No wiesz, no polski tuner, trzeba próbować nowych rzeczy. Przede wszystkim dlatego, że warto eksperymentować. Po drugie, polski tuner trzeba ćwiczyć przed eskadrą w Star Wars Battlefroncie, prawda? Nic nie zrobiłem. Jestem zły. Bo okaże się zaraz, że znowu lepiej mi idzie tierem drugim niż tierem trzecim. Dlatego modlę się tylko o to, niech się ten tier skończy. Zaraz się okaże, że znowu trafiłem. Nie, nie, sojusznika tym razem nie trafiłem. Porażka Bulldog, ale patrzcie, 204. No dobra. Naprawy 620, dobra. No Bulldog jest dostępny. Zagrajmy sobie Goldfishem. A może jakieś bombkę rzucimy. Jak na razie gramy samymi Brytyjczykami. Uważam, że Brytyjczycy odegrali nie lada rolę w wojnie, prawda, przede wszystkim. No i przede wszystkim też chciałbym 31, tak jak już tłumaczyłem, może tym, co nie oglądają od początku, albo oglądają od początku, zagrać sobie Spitfire'em, obojętnie którym, bo może awansować te Spitfire'y. No właśnie, ulepszone bitwy kosmiczne i to mi się podoba w Star Wars Battlefront, ale... Wracając na temat właśnie samolotów zwykłych, 31 sierpnia, pierwszy raz bojowo zaczął w 41 roku bodajże Division 303. I chciałbym być taki, o właśnie, podoba mi się to. Naprzeciw siebie mam dwójkę, z którą nie mam szans, ale zobaczycie co ja potrafię, a co on. Na tej linii ognia mogę się mierzyć spokojnie z P-26, spokojnie z tym AR-64, z Henkelem 1565. Henkele 65 to standardowe samoloty linii obrony niemieckiej do momentu, aż Hitler i Göring wzięli się za budowanie nowego Luftwaffe, że tak powiem. Henkele 115 były dozwolonymi samolotami ochrony terytorialnej Niemiec po traktacie. Prawda, wiecie jakim. Który, prawda, spowodował potem pierwszą wojnę światową. Drugą. Nisko, bombowiec. Ładnie. Pięknie, mamy punkty. Cel trafiony.
Robisz obrót? Ja zrobiłem go wcześniej. Co ty na to, żeby się spotkać? No bo mi podleciał. Pięknie. No dobra, co nieco porobiłem, nie? No właśnie, no widzisz. A to taki patriotyczny ewenement. A czemu nie zagrać? Kurde. Dostałem asystę i 5 punktów za zniszczenia. No jest szansa, że nasi to wygrają, ale ten Lemmy 85 wymiata. 5 zniszczonych, już będzie miał asa. A, zobaczymy. Może nasza jedynka okazała się szczęśliwa. Tam zniszczenie nie było, tylko asysta, bo mi zabrał ze strzelenia tego ruskiego. No i jest Bristol z powrotem. I co? Porażka, niestety. Naprawy 900, ale na szczęście zyskaliśmy więcej niż ten. I jeszcze sporo punktów. Co mi się podoba i być może nasz Bristol, moi drodzy, awansuje. Cholera, brakuje mi 355 zł. Chłopie karso. Bad game. Trudno. Lecimy, a ja idę zaliczę łazienkę. To jest, mój drogi, World of Warplanes, ale jeszcze zastanawiam się nad sprawdzeniem War Thunderów, bo tam masz możliwość grania i czołgami, i prawda, tam samolotami, a podobno tutaj gracze mówili, że lepsza mechanika gry, ale, to jest World of Warplanes, czyli taka powietrzna wersja WOTA, czyli czołgów tak zwanych popularnie. No i teraz tego nie spieprzmy. I nie lecimy tam, lecimy tam. Ale to, że ja trafiam, to mi nie powiesz. Bo on ma ciałka z tyłu. Tracisz kontrolę nad maszyną. Zwiększ prędkość. Silnik się przegrzał.
O, mam na ogonie jakiegoś bydlaka. To będzie po mnie. Samolot został zniszczony. Skrzydło uszkodzone, spadła zwrotność. Tu był Spitfire! Tak, maksimum, będę grał, od 20 idziesz. Tam był, kurde, Spitfire! No, czwarta ranga. Aj, zły jestem. Bo tak, trafiasz na zasadzie, wrzuca się do czwartych rang i jest tak, serio, polatane. Trafiasz na trzecie rangi, trafiasz na najniższe rangi, no to wszyscy na ciebie polują. No jak trafisz średnie, no to chwilę polatasz. Czyli tak wychodzi, że co trzeci mecz na tej randze uda się wygrać. To jeszcze dodatkowo dodajmy to, że nie jestem jakimś prograczem. Czekajcie, gąbeczka mi się z mikrofonem obsunęła. Naciągam ją. Już. Więc... Już w ogóle. Dobra, zagrajmy sobie czymś innym. Zagrajmy sobie może jakimś... Tu zadań żadnych nie ma specjalnych. Nie wiem, czy tym Amerykańcem latałem. Może powiedzieć. Dla mnie to jest całkowicie obojętne. Zagrajmy sobie tak dla fanów, żeby cokolwiek latać. Samolot wielozadaniowy P-12. Wyścig zbrojeń kiedyś był po prostu rewelacyjny, nie? W przeciągu 20 lat człowiek dorobił się naprawdę technologii, która z samolotów górnopłatów potrafiących przelecieć ledwo 250 km, nagle powstały samoloty jednopłatowe, które potrafiły, tak jak Mitsubishi Zero, latać na dystanse, które po prostu, no... kopały ziemię, bo Mitsubishi Zero chyba z tych samolotów miał tak masakryczny dystans. Gdzieś tam jakieś ukryte baki, wiecie, tam opływowość, pierdoły. Lekkość silnika, lekkość wytrzymałości, ale wiecie, szybkość też swoja, nie? I wojna zimowa. Oczywiście ja wam pierdzielę czasami jakieś ciekawostki takie historyczne, to co ja znam, bo trochę historii II wojny światowej lotnictwa kojarzę. Uczyłem się, uważałem na lekcjach, nie dłubałem w nosie i nie uważałem, że to kupa. To co mówi nauczycielka akurat, więc czajcie. Piękna sceneria, pięknie się to widzi w grze. Naprawdę. M600 jak na tą rangę tierów to jest wysoko. Japończyka z wielką chęcią. A z tyłu mam jednego. No, z tyłu mam, ktoś na mnie poruje.
dwóch! Dobra, zniszczę bazę chociaż, bo i tak mnie zniszczą. Ach. A, znaczy wiesz, ja do ciebie, polski tuner, tego nie zmuszę, nie? To twoja kwestia, nie? To jest dla mnie wielka, satysfakcja dostać donata, jeszcze wielka satysfakcja dostać, dostać suba, więc to od was tylko i wyłącznie zależy, czy to wydajecie, czy nie. Jeżeli dajecie mu lajka, to wiedzcie o tym, że ja to zawsze sobie rozważę. Nie podoba się, fajnie, ale dostaliśmy 16 lajków, to jest w ogóle jakaś masakra. Kasper mówi, że jak dostaniecie ten, pójdzie subik, to Kasper gra. Wracamy do hangaru i jedziemy tym kurde Bristolem. Albo ja po prostu może nie umiem grać tym Bristolem, no co, no rzucam się za bardzo na lewo, prawo, jak kaczka. Przegrali tamtą bitwę. Oni mieli przewagę chyba 5-4. Eee, 176. Czy ja coś mogę w tym Bristolu? To jest po prostu cały czas takie rzeźbienie w gównie w tym Bristolu. Byle dalej. 350. Graj. Oby się wreszcie coś trafiło. Nie, może być taka bitwa, że po prostu... Na jednej bitwie zrobimy wszystko. Ale patrząc na to, jaką rangę już mamy, jaki level, to już się mogą trafiać czwartolevelowe myśliwce. I najprawdopodobniej tak będzie. No, no, może być ciekawe. Dobra, chyba kawę muszę sobie pójść zrobić. No to mamy jeszcze 30 minut. Ciekawe, nie, no to kupię następnego Bristola. Zrobi go wam pewnie Kacper, gdzieś potajemnie. A potem... A potem ja będę grał Spitfire'em. Żartuję oczywiście, bo Spitfire to jest też dla mnie... O! Pierwszy raz ocean spokojny? O wow! Jaki klimat!
On mnie chyba pokona. No. Niestety. Kurde. Ale tu ja walczyłem z jakimś weteranem? Albo z tym Jurim. Wow. Całkiem nieźle mi poszło, jak stoczyłem cały bój. To jest 3. Dobra, nie jest tak źle. Ten Bristol, powiem wam, spisał się. Tym razem, pierwszy raz mogę powiedzieć, że przegrana bitwa, znaczy zastrzelenie. P12 miało zwycięstwo, fajnie. Mnie najbardziej interesuje Bristol. Po to, żeby go skończyć. No jeszcze nie będę miał raczej. Zamontowany Witzkersy, a potem Bristol 146. Punkty na wykupienie go to... 4800. O matko bosko. To ja się muszę nauczyć grać tym pistolem. Bulldogiem. Znaczy tamtym Bristolem. Może jak mi lepsze karabiny dadzą, to będzie okej. A, zamilkłem, sorry, przepraszam. Tak sobie siedzę i się zastanawiam, czy ja tym bulldogiem teraz dam radę. Chociaż bulldogiem jak na razie idzie mi najlepiej wszędzie. No, poza meczami, gdzie trafiam na czwórki i meczami, gdzie trafiam na jedynki, które od razu się na mnie rzucają. Chociaż na te jedynki nie było tak źle. O, i we wszystkich rangach idzie tak, że jedna na trzy gry się wygrywa. Ja się nie gra w teamie, to... No i teraz mamy najlżejsze trójki. Bristol 133. U nich. A u nas Commander. A ja jestem piątka.
zniszczony. Trudno. Uuu, niestety, chciałem coś tam porobić. Oj, nie porobiłem. Dobra, przejdźmy do tego Bristola nieszczęsnego. Nie uda się, to będziemy powoli kończyć, bo w sumie nie, no jeszcze ze 2-3 bitwy Bristolem i innymi pierdłami. Jest szansa, żeby u Bristola wykupić dzisiaj wszystko. I na jutro przejdę na nowego Bristola. No. A potem jest Spitfire. A po Spitfire'ze. No i jeszcze oczywiście obiecałem, że zainstaluję War Thunder i tam sprawdzę, jak się lata. Tak na razie tu się lata sensownie. Poza tym, że wkurza mnie czasami to gubienie kamery. Ale to może da się ustawić w sterowaniach. No tak, powiem ci, że ogólnie kolorystyka gierki i efekty graficzne na średnich, bo poustawiałem sobie od razu wszystko na średnie, tam wysokie, gdzie nie, jest bardzo taka spoko. No jest jakieś tam przesadzone, ona jest taka unormowana, tak w tej kategorii jak powinna być, czyli gier wojennych, tu wybuchy, tam pierdołki, nie? Woda faluje, jak wpadasz w nią, więc jak sobie ustawisz na wysokich efekty wody, to w ogóle byś miał super. Więc jak na razie te efekty tej gry są... No, szkur... Trzeci jestem. Drugi jestem niby, tak? Bądź tu najlepszy w grze. Dzięki, kuźwa.
Wreszcie! Dobra! Bitwa tym bydlakiem! Ile trzeba było czekać, żeby ten kloc wreszcie coś zagrał? Raczej mnie rozstrzelają, ale tak było. Dwóch zniszczonych, 40. Just. No panowie, macie taką przewagę, że to musi być wygrane. Aż to zobaczę do końca. No nie spieprzcie tego przez myślenie. No. A kurde, jego goni. Stracił prawe skrzydło. No pomóż mu ty, co za nim lecisz. No stary, ty masz zerówkę albo coś w tej kategorii. Ustaw się na niego i jest twój. Dajesz, 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 dajesz! Zawaliście. Aż se sprawdzę wynik, bo obstawiam, że nie będzie kiepski, ale rewelacyjny też nie będzie. Tyle, że tam w drużynie co nieco porobiłem, tam byli lepsi. Ale wreszcie... Coś się tym Bristolem zadziało. To trzeba było chyba... No? Trzeba było się ograć i to nieźle. Szczegółowy raport. Zastrzelony, ale pierwszy z zastrzelonych i to medalik jest dla mnie. Super. Super, kurde. Szkoda, że na mnie nie upolowali, więc... No, naprawdę. Wreszcie konkretny mecz Bristolem. Aż naprawdę się cieszę. Gdzie ten samolot naprawdę wykazuje takie braki techniczne, a ja takie braki do tego samolotu, że jest masakra, no to... Tak, można usuwać, ale ja go potrzebuję, żeby awansować wyżej. Ale ja nie chcę tych starych jeszcze usuwać. Jeszcze mam jedno miejsce. No to tak, no to moi drodzy, zróbmy tak. Skoro coś tutaj dostaliśmy... To weźmy Bristola. Moduły, tak jest. I zobaczmy, czy starczy nam. Starczy! I kasiory nam starczy. I mamy wszystko zamontowane. I możemy badać. Nie możemy badać. W cholerę gwiazdek trzeba, bo 4800. A ja mam tylko 3600. Tak też, trzeba się starać. To co? Gramy? Ale zanim to zrobimy, kupimy sobie flagę Polski. Bo wreszcie pora na to, żeby zacząć grać im regularnie. Nie! Czekaj. Anuluj bitwę, anuluj bitwę. Klikłem se. Mogę, kolejkę oczekiwania zaczął puścić. Nie ma rankedów żadnych, czekajcie, gdzie ta flaga Polski była. Tak tu, 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 tu. Moduły, wygląd, wygląd. Emblematy. Kupmy sobie ją na razie na tydzień. Zastosuj, stosuj. No i weźmy se.
Myślę, maskowanie. Tak. Weźmy sobie letnie maskowanie. Do letnich. Na razie najgorzej było na letnich. Dobra, lecimy tym Bristolem. Kurczę, fajnie się w tę grę gra. Wam jest pewnie trudniej to oglądać jako widzom, ale powiem wam, że z punktu widzenia gracza warto zainwestować, chociaż chwilkę pograć, przycupnąć nad tym. W ogóle chyba mieliśmy lufcika, a ja nie zwróciłem na to uwagi. O, akurat reklama Smite'a, nie, to tepski był. Przepraszam, wydawało mi się, że był lufcik. Nie było. No to lecimy. Okej. Jestem na równo z najlepszym kolegą. Dobra. To oznacza, że trzeba się starać. O! Teraz się czuję, że ma się silnik! Kurde, cześć Abaddon! No to skoro już się ustawiliśmy. Lecimy na to azę. Tutaj nikt nie lata, no będziemy mieli okazję schłodzić silnik nad oazą. No to żeś mnie zrobił.
Ale mam jednego chociaż. Katapultuj się, wyskocz! Nie udało się. Trudno. Nie da się. Zniszczyli nas, ale mamy jednego headshota, jest dobrze. O wiele lepiej się lata tym Bristolem, jak ma ten nowy silnik. Ale to jest, powiem ci, też wyższa szkoła jazdy. Co? Abaddon, masz pozdrowienia od Kacpra, który się tu kręci. W praktyce chyba przegramy tę bitwę. Dobra. Niestety, ta bitwa niestety przegrana, ale szkoda, bo było bliziutko. No, będzie można, moi drodzy, po jeszcze jednej bitwie tym właśnie naszym storkiem skończyć. No, Bulldog się spisuje, a pewnie usunę któregoś sobie ze standardów, chociaż Bulldog zasłużył na to, żeby być tym numerem jeden. I zagrajmy sobie nim. Nim przeważnie coś tam wychodzi. A potem zagrajmy sobie ostatni raz dzisiaj Bristolem. No i kto wie, może uzbierajmy na drugiego Bristola. Co? Ty nie grasz, bo nie ma suba. Nie, ktoś może nie odsubować. Nie, to nie tak działa. Wiesz? Niestety. Może w Overwatchu dostaniesz chociaż z jednego suba. Może cię puszczę. Zresztą możecie sobie w Overwatchu na laptopie zagrać. Lagi. To w Hotsa. Oj, oj, straszne. No nie wierzę. No nie wierzę, jestem najlepszy. Znaczy prawie. Zareo przegrywam. Z drugim AR-68 wygrywam. Dobra. To ja nie zimowej bitwy nie mogę. To jest jakaś inna metoda myślenia chyba. Dobra. Leżę w hangarze. Nie, to też padał, chłodno jest.
To już skończyliśmy. Widzicie, to jest zmęczenie organizmu. Ale nie, żartuję sobie. Teraz robimy sobie pewnie... Gramy Bristolem, robimy sobie przerwę, po 20 wracamy z Overwatch. A zwycięstwo u Bristola. O! To jest pozytywna wiadomość. Wymagane 400 jeszcze. A czekaj, jak się z 5 razy powygrywa nim, no to... Albo jeden raz dobrze. Zasługuje na to, żeby mieć... Dobra, straciłem trochę kasy na maskowanie, chociaż będziemy się dobrze bawić tym Bristolem. Potem będę żałował, że nie mam kasy. Pa pa pa, pa pa pa, pa 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 pa. 22 stopnie. Stary, ja nie wiem ile u mnie jest, ale ja siedzę w krótkich portkach. No co prawda wentylator wyłączony do chłodzenia, ale poza tym jest okej, spoko. Dajcie znać. No w sumie lajki swoje mówią, liczba oglądalności też mówi, więc... dajcie znać, czy chcielibyście jeszcze zobaczyć tą gierkę, jak nie, to może World of Thunder, czyli sprawdzić drugą. Ogólnie powiem, pozytywne wrażenie mam, ale takie zostawiałem sobie ocenę, jak zagram w World of Thunder, nie? Idę na prawo. O panie! Silnik się przegrzał. Doładowanie nie działa. Cel trafiony. Silnik uszkodzony. Dzięki. Kurde, nawet jeszcze nie wiem, kto mnie... Bristol 33, ten sam co ja. Och, zły jestem. Myślałem, że zakończę jakoś epicko, a tu... Przegramy. Nie no, dolizę do tego Spitfire'a na pewno. Ale chyba nie dziś, tak jak obiecywałem.
No, bo to nie będzie takie łatwe. Trzeba było sobie konta premium kupować, a nie zamierzam takiej rzeczy robić. Pogram sobie w tę grę, póki mogę, póki chcę. Dobra, tam gdzieś Goldfish, porażka u Bulldoga, trudno, bywa, takie życie, ale ten pilot coś tam zdobywa, więc jest całkiem fajnie. Kasę coś mamy, ale mało, więc trzeba by było zacząć się starać, polatać trochę Goldfishem, on najwięcej zarabia. A moi drodzy, ja będę was żegnał na tej gierce, robię sobie z pół godzinki przerwy i pewnie wrócimy zaraz na streamie. Dla tych, co chcą być, zapraszam serdecznie na Overwatcha. A teraz popilotowaliśmy, teraz pora coś zjeść, wypić kawę i wrócić i stać się bohaterem galaktyki. Nie, galaktyki to nie. Bohaterem, nowym bohaterem. Dobra, koniec tych żartów. Dzięki za suby, dzięki za lajki, dzięki za donaty. Jesteście wielcy, respekt. Pamiętajcie, jeszcze polatamy sobie kiedyś. Jak wam się podobało, fajnie. Jak nie, pamięcie. Na razie, Overwatch za pół godziny. Na razie.